Siemanko, Paweł mnie potrącił samochodem, zobaczcie, tu są jeszcze ślady. I musi, teraz tak, tutaj w grze mamy dwie opcje. Albo ktoś mi da pigułki, albo ktoś mi da pigułki, albo... Ty to jest lekarz. No, stary, on cię uratuje. Jak on mnie ratuje? Dziwnie mnie ratuje. What? Co? Co? Co jest? O nie! Lucek, nie umieraj! To jest tylko auto! Jedź po te pigułki! O stary! O Boże, nie, odsunę się! A co on, co Lucek, on zrobił? Ja pojadę po pigułki i ci przywiozę! Przywieź mi pigułki! Ej, łapaj to moją głowę! Przepraszam, to wsteczny był, przepraszam, pomyliłem! Jezus Maria, nie mogę wstać. Ogólnie to jest tak, że albo ktoś mi da pigułki, czyli mnie wyleczy. Dokładnie. Albo będę musiał czekać 5 minut realnego czasu na respawn. Spokojnie, Lucek, ja cię uratuję, już jadę po pigułki, już jadę do apteki. Czyli słuchajcie, jak ogólnie zostaniecie potrąceni przez auto, to najlepiej pójść do apteki. Tak, zdecydowanie. Nie, tak na to wychodzi. Zwłaszcza w moim przypadku, mogę pójść do apteki, na pewno. Poczekaj, bo nie mogę znaleźć tego, czekaj, gdzie to jest. O, się, tu się samochód w samochodzie pojawił. Jakieś lagi. Stary, są. Czekaj, bo ja źle pojechałem. O kurde. coś się tutaj, coś się tutaj poważny korek się zrobił. I tak dosłownie korek. Z drogi! To jest awaryjna sytuacja. Paweł, umieram. No spokojnie, jak umieram? No umieram tutaj. Samochód mnie potrąca. A! Jezu! Już chyba 10 osób potrąciło po drodze, nie wiem. Czekaj, co tu jest? Czekaj, może ktoś kliknąć. O ratunku, ktoś mi przejechał po głowie. O Boże, poczekaj. Ja nie mogę kliknąć tutaj. O Boże, nie mogę... Co jest grane? Paweł! O jest, dobra, bandaże, pilsy, czekaj, mam chwilę, już, pilsy, prawie już jest. Kupuj wszystko i przyjeżdżaj tu. Już prawie, poczekaj, muszę... O, dobra, Paweł. Bandaże, ale 250 kosztują. Ile? 250 za bandaże. No to weź piguły. Wezmę 3 sztuki. I 1250?! Bierz! Musisz mnie uratować. Dobra, 2 sztuki. Potrąciłeś mnie, ja mogę to zgłosić na policję i cię złapią. Będziesz w więzieniu, tak? nie zarabiał. Tak, jak ty jesteś połamany, stary. No. Musimy się też przebrać później. Tak, musimy się przebrać, bo dzisiaj będziemy mieli nowy zawód. No ale niestety Lucek się połamał troszeczkę. No jak połamał? O, ten cofał mnie potrącił. Mogę no to... nie moja wina, że... O Boże, przepraszam, no ja tu jadę ten. Mogę to nagrywać, kurde. Gdzie jesteś? No już prawie jestem, spokojnie, już dojeżdżam do ciebie. Bo tu korek jest i mnie tutaj chcą przejechać. Dobra, spokojnie. Już zaraz cię uratuję. Paweł, gdzie jesteś? No poczekaj, wrzucam jedynkę teraz. No, kurde. Redukcję zrobić. No Paweł, no proszę mnie potrącić. O, chyba cię widzę. Chyba już jadę, już ty. Prawie jestem, już prawie jestem. No widzę cię. Jak driftuje. Uważaj! Okej. Okay. Skydrifter jakiś tu przyjechał. O, dobra. Dobra. Czekaj. Give inventory. No. Bread. No. Bandaże, czekaj. Pilsy on. Tak. Give. No. Ty tu jakiś wandal przyszedł. Czekaj, bo tu ten, jedna sztuka. No. O, mam, dam ci pilsy. Mam, dobra. Mam. O! Aha. Jest? Nie zdążyłeś! Lucek umarł. Nie zdążyłeś. No, no, jak nie zdążyłem? 5 minut minęło, leżałem tam 5 minut, stary. Dobra, na szczęście mam motocykl, wiesz? Gdzie jesteś? No niedaleko, musimy jechać się przebrać, bo my ogólnie dzisiaj jesteśmy rybakami. I będziemy... A nie, czekaj, nie rybakami. Co ty gadasz? Jesteśmy łowcami. Łowcami jesteśmy myśliwymi. Dobra, myśliwymi jesteśmy, dokładnie. Ja musimy się przebrać. Musimy się przebrać, dokładnie. Ja pojadę się już przebrać, jako myśliwy. Dobra, ja już też mam tu niedaleko przebieralnię, ale musimy się przegrupować później, bo musimy jechać razem na polowanie, kurde. Wiesz, że mam motocykl? No dobrze. No tego gangstera, który tam kopał auta. Aha! Taka sytuacja. No tak, tak się złożyło. Super, tylko, nie? Czemu on tak kopał? To on nie powinien być na tym serwerze. Zachowuje się nieodpowiednio. Tak, nieodpowiedzialnie. Jest bardzo niegrzeczny. Nieodpowiednio się zachowuje. Bardzo nieładnie. Dobra, ja już jadę, prawie jestem na miejscu. Dobra, ja sobie zmieniam ciuchy. Okej. Okay. Dobra, już też zmieniam. Czekaj, ten o. Ops. Dobra, kim jestem? Czekaj. Co to jest Snoop?
Czekaj. Facet, mechanik. Ja będę chyba mechanik 2. To jest taki... Poczekaj. Nie, dobra. Mechanik? Mechanik 2. A Snoop to jest niewidoczny chyba. No chyba tak. Ale nie, poczekaj. Właśnie zastanawiam się, który byłby lepszy. Na pewno... Nie ma zbyt dużo tego. Pizza. Żeby coś pasowało. Do no to tego... chyba mechanik chyba najbardziej pasuje, tak mi się wydaje. Zobaczę. Na łowce. A czekaj, mechanik 2. No. Mechanik 2, no to tak bardziej jak taki tatuażysta, ale niech będzie. O, to można sobie... chyba tekstury mi wzięło. Akcesoria można sobie robić też. Poczekaj, muszę... O, dobra, sekunda. Wsiadł na motocykl. Ja może stąd odjadę, bo coś czuję, że tekstury się nie załadowały, ale może tyle. A tu można jeszcze rzeczy sobie zmieniać. Fajnie, czekaj. Dobra, gdzie się spotykamy? Podejdź tutaj, gdzie jestem. No ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo wiesz. Czekaj. To jest serwer publiczny. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Kurde, nie wiem, jak ci to powiedzieć. Dobra, jesteś w mieście, tak? To wiem, ale... jestem... O kurde. A ty gdzie jesteś? No gdzie masz najbliżej? Ja jestem obok tabletek i pomiędzy tabletkami a ten... A ubraniami. No bo chodzi o to, że tutaj nie ma ników graczy, nie? I to musimy się znaleźć tak, teraz. Tak, wiem. Bardzo nie mam. No. Możesz podjechać do Maze Banku najprościej? Wiesz co? Tam mam najbliżej. Nie, podjedź do Job Center do tego, do jak to się nazywa? Do Job Center do tego, pierwszego takiego. Life Invader. Life Invader, no ja tam jestem najbliżej. I tam jest najbliższy ciuchland, ja w nim jestem. Dobra, spoko, już tam jadę. Już cisnę. Okej. Okay. I teraz zaczniemy nasze łowy. Nie będziemy łowcami, w sensie nie, myśliwymi, o myśliwymi dokładnie. Tylko musimy tam podjechać do naszego centrum myśliwskiego, czy coś takiego. No, oczywiście. Jakoś tak. Dobra. Mam kilometr 300. Tam do ciebie. Dobra. Strasznie daleko. Ale spokojnie, mam bardzo szybki pojazd. Ja już się przebrałem. Ale mam fajne ciuchy. Jestem myśliwy. O, 400 zapłacimy właśnie. Za co? Mandat. Ja też za coś zapłaciłem. A, za ciuchy, dobra. 90 mil na godzinę jechałem, stary. To trochę za szybko. No musimy podobno. Teraz jechać. Ojej, wiesz jak daleko musimy jechać teraz? Spokojnie. O, mam już odpowiedni samochód. Helikopter. Czekaj. Śmigłowiec, dobra, jest. Nie, będziemy mieli, ale powiedz mi, jestem pod Job Center i ciebie nie ma. Jadę właśnie tam. Widzę cię motocyklem. Jedziesz tam, czekaj tutaj. O Boże, prawie ciężarówka mnie rozdmuchała. No. Wiesz, ja jestem z drugiej strony, czekaj, zajadę, no. Czekaj, ja zajadę. Czekaj na mnie. No poczekaj, Paweł, no przestań gdzie jesteś? Halo, Paweł, no poczekaj, rzecz. No poczekaj przecież, no widzisz, że ja jadę do ciebie przecież. Paweł, jak ty jedziesz do mnie? No jadę do ciebie przecież już, widzisz. A tu jesteś. Dobra, wsiadaj. A motor nie będzie szybszy? Nie, no co ty? To jest szybsze, to jest szybki samochód. Dobrze, no to jedź. Patrz jaki ma strój. Poczekaj, jak ci znaczy, gdzie masz jechać w ogóle? Tak zrób, no. Ale on super tak. Strój. Tu jest Job Center. Jedyne 9 km. Jak Job Center? Przecież nie chodzi o Job Center. Nie, przepraszam, Wild coś tam Office. No dobra, Wild Office, okej, okay, jedziemy tam. Dobra. Jedyne 9 km. A gdzie ty tam śmigłowiec miał? Tak, tekstury się nie co ty zrobiłeś? Tekstury się nie ładują. No właśnie wiem, zauważyłem. Serwer, bo to jest prywatny serwer, to nie jest publiczny, więc... No właśnie, tutaj są problemy. No. Ty, Paweł, a czy śmigłowiec chciałeś zabrać? Skąd? Normalnie, z lądowiska. Jedziemy tam? Nie, no go jedziemy dzieje. Tak chyba. Nie, tak, dobra, okej, okay, spróbujmy ukraść śmigłowiec. Znaczy pożyczyć! Pożyczyć śmigłowiec, ja myślę, że tak będzie mimo wszystko szybciej. Ty, tu można w golfa grać nawet. Zobacz, jest jakiś golf. Dobra. Mamy no radę, Paweł, spokojnie. Nie wiem, taksówka właśnie... powietrzna, cokolwiek. Cokolwiek, no. Albo samolot, nie, Jezu. To co, jedziemy czy zobaczymy się na miejscu? Jedziemy. To zaraz tutaj jest przecież lądowisko, tam musi coś tak? być. Dobra, okej. Okay. Nie, bo to jest takie prawdziwe życie, to nie wiem jak to tam... Ja tam prawdziwe życie, widziałeś jakiś gracz kopał tam wtedy. Co kopał? Dziękuję za takie prawdziwe życie. Patrz, jakie mam szybki samochód. Prawdziwe życie też ludzie, którzy kopią. No tak? Życie.
No tak. Piłkarze tylko, chociaż w prawdziwym życiu się nikt nie zabija. Aha, no tak. Zapomniałem. Dobra. Zapomniałem mi się. Widzisz? Dobra, już prawie na miejscu jesteśmy. Ja nie wiem, czy będziemy mogli używać śmigłowca, jeśli nie jesteśmy pilotami, kurde. Nie, możemy, na pewno, tylko kwestia jest taka, że nie możemy robić pracy śmigłowca. Znaczy, pracy śmigłowca. Jest tam jakiś ten? Helikopter? No, oczywiście, że nie ma, no bo po co? Dobra, stary, wiesz co? Chodź tutaj, podejdź po ten motocykl. Czemu? Będzie szybciej. Dojedziemy tam na dzikich stuntach. Okej. Okay. O Boże! Dlaczego akurat zacząłeś jechać? Ej, ale jest wolniejszy ten motocykl. Ja biorę drugi samochód. Jaki jest wolniejszy, stary? O czym ty mówisz, jak ja przejadę przez wszystko? Ścigamy się. Ścigamy się? Dobrze, proszę bardzo. Czekaj, śmigłowiec? Nie myślałem. Jedziesz czy nie jedziesz? Jadę, tylko muszę te... Musisz otworzyć auto. No. Jezu, co z tymi śmigłowcami? A poczekaj, zaznaczę najpierw te miejsce sobie jeszcze raz. No. Żebym w miarę szybko dojechał. Dobra. No. Dobra. O Boże, no krzywdę robicie ludziom. Dobra, tam, jedziemy to... już? No, jedziemy. Tutaj był na jakiś... Na pewno nie chcesz jechać ze mną? Będzie szybciej. Nie, co ty. Dobra. W ogóle tramwajkę widzę. Nie dojedziemy tam tramwajem, co ty, to jest gdzieś daleko w górach. Daleko w górach. O, Klikerman jedzie tym tramwajką. Klikerman? A co to jest Klikerman? No ten, który ci podniósł chyba. Tak? Znaczy nie, to jest ten lekarz, który cię kopał, a później został potrącony przez auto. On mnie nie kopał, on mi robi coś gorszego. A kłócą na tobie. Ej stary, po prostu ja tak szybko jadę, że mapa się nie wpije. Mi też. Gdzie jest ten Wild coś tam? A, widzę, dobra. Na mapce tam u góry, mniej więcej. No. W pobliżu tego, jak to się nazywa. Ty, ale on, ten gościu mnie śledzi, on jedzie jakimś Lexusem. Dobra, to może wsiąść do mnie, będzie szybciej. Tam strasznie daleko jesteś, nie? No, jadę. Mówimy, że motocykl jest szybszy, lepszy, mówiłem. Dzikie stunty są najlepsze. No, ja musiałem sobie się zatrzymać na chwilę, żeby ten... Na siku? No. A, no to rozumiem. Boże, czemu dostałem znowu mandat? Stary, nie wyrabiam z mandatami. Ja już prawie kasy nie mam. Ty właśnie, bo może będziemy musieli sobie kupić jakiś ten... Ładowanie? No jakąś strzelankę, coś tam do strzelania, coś, jakiś nie wiem. Ja właśnie nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Jak nie, to będę po prostu kopał, wiesz, Czemu trzeba wszystko kupować? Ja nie rozumiem tego, to jest gra. To nie... No dokładnie. Nie powinno się kupować. O, dostałem właśnie mandat, $300, zaraz będę miał 0 i pójdę do więzienia. Wiesz co, poradzę ci, jedź po prostu ten, bezdrożami. A no w sumie tak, bo tam nie ma fotoradarów. Nie ma fotoradarów. No, to jest dobry pomysł, tak zaraz zrobię. Stary, ja tu już jadę. Ale mnie ktoś goni. Punter. O, mnie ktoś goni cały czas. No, widzisz? Ty! Są małe zwierzęta! Ale super. Są małe zwierzęta? No to super. No. Ktoś tutaj dobra. Zostawił FedExa. Ale wiesz o tym, że jak na przykład się jakiś poluje, jak się jest myśliwym, to żeby móc polować, to trzeba wykupić licencję? Ktoś mi dał 800 tysięcy! No co ty gadasz? No 800 tysięcy dostałem właśnie. No to poważnie. Spoko. To mi starczy na mandaty w końcu. No dokładnie. To ładnie. Zrobiłem wypadek i dostałem 800 tysięcy za coś. Kurde, może, ej, może poważnie. Ten. Ty zrobiłeś wypadek? No i dostałem 800 tysięcy. O rany, dobra, to wiesz co, później mi przelej, bo jadę 101 na godzinę i zapłacę. Dobra, ile potrzebujesz? Czy mogę wysłać nawet, nie, 400 tysięcy jak chcę. Nie, nie mogę ci nic wysłać, bo ty nie dałeś mi... Wtedy, ja pamiętam jak kiedyś graliśmy. Nie dałeś mi kasy za śmieciarki. Myślisz, co? No to odlicz te 200. Myślisz, że zapomniałem? Odlicz te $200. Nie no, żartuję, na razie nie potrzebuję, na razie zostaw te pieniądze. Kupię to skarbone. Ej, stary Jezu, jakie zwierzęta mi tu biegają. I ogólnie rzecz biorąc, ta gra jest modyfikowana. No, jest tak, bo jest tu las w ogóle jakiś inny, drzew jest dużo więcej. Jezu, patrzcie, co tu się dzieje. Ej, nie, bo tutaj nie było lasu, tu nie było nic przecież. A tu lasy, tyle lasów jest teraz, ale super. O stary, wyrosły tu Bieszczady! No, byłeś w Bieszczadach? No pewnie, że i tak. Podobnie tutaj jest? Przez półtorej roku. No co ty opowiadasz? Tam mieszkałem. Boże, to są Bieszczady, normalnie Bieszczady. Teraz sobie speeding ticket mogę dostawać, kurczę, do woli. Bo ja... Ilonki biegają, dobra, już tam jadę. 800 tysięcy mam, stary. No stary, już niecałe. Ktoś mi wkleił 800 tysięcy, od tak o... Ładnie.
No ale są tutaj zwierzęta może, normalnie, chodzą może... jakieś gućce, no? Jakieś pantery, ty. Mhm. No bo normalnie w online, GTA Online tego nie ma, nie? No ale tu dużo drzew. Tylko na nieoficjalnych serwerach. Ale dużo drzew może tutaj, jak fajnie jest. Ja się czuję jak w San Andreas teraz, tym GTA San Andreas. Ej, naprawdę. Ja czekaj, czy ta baza jest otwarta tutaj, ta tajna? Ale super. Teraz zobaczę, przy okazji będę przejeżdżał. Ja widzicie to? Ale super jest. Elegancko. No. Ale tu można polowania robić, to jest taki naprawdę konkretny las. No nie? I tutaj zwierzęta biegają w dużej ilości. Ej, wiesz co, w razie czego jak trzeba będzie kupić broń, nie będziemy mieli pieniędzy. No. Co, zdechło? To można przejeżdżać. O! Mogę ten, zebrać mięso. Przejechałem motocyklem, mogę zebrać mięso. Ja też tak chcę. Ale to ty nie powinieneś przeżyć. O. Ale dużo tych zwierząt tu biega. Co? A ciekawe, czy będziemy widzieć te same zwierzęta. Jak no, będziemy zobaczymy. Tentować. Czy jest synchronizacja, czy no, tego jest, nie? To ten... ja, jaka synchronizacja? Czy ty widzisz to samo, co ja? O to chodzi. No mówię, czy jest synchronizacja zwierząt. Ach, kurde. No dobra. O, w jest ta buda. Jedno. Zobaczymy. Jestem przy budzie. Dobra. Bo mi się samochód kończy, nie wiem czy tam dojadę. Co? Jak ci się może kończyć samochód? Stary, o czym ty mówisz do mnie? Jak to zbierać? Jak ty to zebrałeś? O jest, no, mam. Mam. Zebrało mi to. Recife hunting gear. Co? Jest, mam dostałem strzelbę, stary. No co ty dajesz? Znaczy czekaj. Strzelbę, jakąś taką lufkę. O, no to super, będziemy mogli strzelać. Chodź tutaj. Można usiąść? Nie, to jest chyba usiąść. Najlepszy profil, ale super są te lasy, zobacz. Ja myślałem, że w mieście jest tak wszystko. Chodź tu szybko do góry, podjeżdżaj. No jadę, na skróty pojadę zaraz. Czekam na ciebie. Nie no, żartuję, nic nie zrobię. Paweł. No chodź tutaj, no szybko, no mam coś, bo zaraz się spali, stary. Co się spali? No zobaczysz, muszkiet dostaną dokładnie. A no muszkiet jest świetny. No nie? Możesz. I czy normalnie jedziesz drogą, czy co? Nie możesz pod górkę podjechać? No podjeżdżam pod górkę. Tu masz auto, stary, może to auto podjedzie pod każdą górkę. Ale patrz, ile tu jest drzew, ile tu jest. Ja wiem, że jest dużo drzew, o już widzę, podjeżdżasz. No. O, Paweł, szybka. Chodź tu do środka, szybciutko. Dobra, mój pojazd się trochę zmienił, ale jest dobry. No, dobra. Hihi. Jaki domek. Chodź. Kiedy ładny, San ładny. Andreas? Jak ty tu szedłeś? No normalnie, przez drzwi. No co ty, otwierają się? No, super. Zobacz, tutaj masz ten, robię tutaj mięsko, robię co... O, super. Kominek jest. No. Wszystko zrobione przez ten, no ten serwer. Dobra, chodź, idziemy tutaj porobić trochę. Hihi. Musimy poszukać zwierząt. Dobra, jak siadaj. Jak to szukasz zwierząt? Nie tak, tutaj trzeba chodzić. No stary, motocyklem się najpierw, no jak ty chcesz, trzeba podjechać pod zwierzynę. No tutaj będą zwierzyny, tak. No zobacz, patrz, jak wsiądziesz, to ci pokażę, musimy odjechać przede wszystkim od naszej budy. No dobra, no. O. Zobacz. Stary, tak się to robi. No bo ja nie chcę znowu zginąć. Nie zginiesz. Spokojnie. Ile chcesz hajsu? Czekaj. Give money. Czekaj, przecież mam pigułki, nic się nie przejmuj. Delikatnie zjeżdżam, szukam zwierzyny. Tutaj dałem ci kasę. Czy ja dostałem 100 tysięcy właśnie? Tak, dostałem 100 tysięcy, dziękuję. Więcej ci nie dam, bo żeś mnie oszukał wtedy. Nieprawda, nie oszukałem cię. To były tylko śmieci, stary. No to trzeba robić wypadki samochodem, trzeba być kaskaderem, żeby dostawać kasę. O, tu jest chyba zwierzę, czekaj. No, są, dobra, ja wychodzę. Nie, widziałem przez chwilę. Ale już nie ma. Nie zbliżaj się do mnie. O jest, widzę, jest. Jest, złapałem go. Tak? No, jest tam jedno. Widzi się? Faktycznie, poczekaj. No leży. Tak, no, zsynchronizowane, nieźle. Faktycznie, czekaj. Dobiję. Nie, czekaj. Jak ty się to... O jest, mam. Dwa mit, coś tam. Poczekaj, a mogę też zebrać? Nie mogę już, kurczę. No i dobrze. Dobra, chodź, idziemy na polowanie w takim razie. No tutaj musimy polować, musimy iść. Patrz, ile drzew jest. No fajnie tak w Bieszczadach sobie pójdziemy. O, no. Tomasz, tam, chodź. Patrz, tu u góry, widzę, tam ile tam widzę całe plemienie, wiesz tego małego. Czekaj, jest synchronicznie strzelić. No stary, poczekaj, bo spłoszy... No. Ach, dobra, to jeszcze raz. No, zmaściłeś całkiem. Dobra, to ten będzie musimy się zbliżyć. Musimy się zbliżyć, powolutku.
I jednocześnie strzelić, wiesz, w dwa różne zwierzątka. Dobrze, przepraszam. No. W ogóle jakieś szkoły skończyłeś huntowania, czy nie? Bierz tego zwierzęta tutaj. Tutaj? Czekaj. No. Ja nie mogę zebrać. Ty możesz zebrać chyba, nie? Czekaj. Zebrałeś? No. Ty, bo ja muszę coś zjeść. Nie, u mnie nie musisz zjeść. U mnie jest pełny pasek. Znaczy prawie ten. Aha, bo ty dużo biegasz, może dlatego, wiesz, bo ja... O, kebaba tutaj, no, mam i super. Dobra, chodź tutaj do mnie teraz, powolutku, przykucnij. Czekaj, i zobacz, tam jest zwierzyna. Aj. Poczekaj. Ty, nie mam nic do picia. Jestem, muszę się napić. Bo mi się chce teraz, wiesz, to ten, dobra, chodź tutaj. O, widzę, no. Którego bierzesz? Wiesz co, to weź tego po prawej, a ja wezmę tego po lewej. Dobra, 3, 2, 1, strzał. O, super, jeszcze nam tego dawać. Widzisz? O nie, za daleko. O, dostał. Dobra, jest, dobra, zdążyłeś. Hihi, super, ładnie. Ale ekstra. Jak bracia normalnie. No. Synchroniczne skoki jakieś tutaj, widzę, przewrotki. Eleganckie, dobra. Ja bym potrzebował do sklepu zajść, żeby coś kupić. Co, to nie mogę wziąć? Czemu nie mogę wziąć? Jak nie masz, możesz. Ja nie wziąłem też. O, jest. Musisz klikać dużo E, wiesz? W pewnym momencie ci załapie. No, u mnie nie łapie coś, nie dlaczego. Ale nie pokazuje ci się komunikat tam coś E? Naciśnij. Tak, pojawia mi się, ale już wziąłem wcześniej, więc nie wiem, czy to jest tak, że mogę wziąć tylko po prostu ograniczoną ilość. Tylko raz możesz wziąć z jednego zwierzęcia. Aha. Czekaj, bo spłoszymy, znowu tam biegną. Widzę, no. Poczekaj. Ej, kucnij rzesz. A, dobra, spokojnie. Tam się pić chce. Spokojnie, tam jesteśmy już blisko miasta. A gdzie, coś w mieście jest do żarcia? Tam króliki biegają, widzisz? Nie ma tu sklepu w mieście. Ja... Coś ci smyra? Czekaj. Aj! Gdzie króliki? Co mówisz? Króliki! No tam były króliki, dobra, chodź, idziemy. Ale co się tam robił? Nie podoba mi się. To nic nie robiłem. Wydaje ci się, chodź tutaj na dół. Widzę coś. Co, gdzie? Tutaj. Jezu, strzela to. Jezu, mam zero synchronizacji. Jest króliki, zobacz, dawaj szybko. No. Jeden. I tu jest drugi, biegnie. A Paweł, szybko. Gdzie? Tu. No nie widzę go. Tu koło ciebie drzesz. Coś tu pierdzi. Nie, coś tu wibrowało przez chwilę u mnie. Co ci tam wibruje? No nie wiem, stary, coś mi wibrowało przez chwilę. Paweł... Dobra, zbieram to. Pić mi się chce, musimy iść do sklepu. Coś. Chodź, wyskoczymy do miasta, może tędy, co? Ktoś tu pociągiem mieć jakiś gracz. W ogóle idę tu gracz, tak? Jest, no. Przyleciał mnie, no. To się przestań. No poczekaj, bym... Zlagowało mi ten. Nic ci nie zlagowało. Trzeba znaleźć sklep. Prosto w pupę. Co pupę? Zostaw pupę. Czy? Nie mogę zebrać, ale tutaj czekaj, zobaczysz, może ty mi zbierasz, dlatego ja nie mogę. Ty Paweł, bo naprawdę tutaj nie ma nigdzie nic do picia, a ja potrzebuję pić. No tak, ty mi zbierałeś mięso moje, dlatego nie mogę zbierać, wiesz? Już teraz wiem. Złodziejaszek, kradziejaszek normalnie łobór. Nie zabierałem ci mięsa, no. Przecież ja podchodziłem tylko do swoich zwierząt. Tak, jasne. Ej, sklepy są dopiero w Los Santos. A. W Los Santos są sklepy. No co ty gadasz? No czyli tu możemy z głodu? Tu nigdzie nie ma, a ja chcę pić. Z głodu tutaj nie ubrę, mam jeszcze 10 chlebów. Ale wiesz, jak się biegnie naprawdę bardzo szybko, tutaj spada ilość. No, ja mam 10 chlebów, wiesz? Spoko mam. 10 chlebów, ale strasznie drogie są chleby. Dobra, Paweł, musimy na razie ten zrezygnować, zaprzestać i iść do tego. Dobra, chodźmy tu, chodź za mną, tutaj spokojne przejście, zejście w dół. I tam widziałem, że jakieś auto nasze stoi. Auto musimy wziąć i pojechać się napić. Dobrze. Bo ja umrę z pragnienia. Ale co chcesz się napić? Coś wody, nie wiem, cokolwiek, soku, cokolwiek. Stary, normalnie tu robię teraz takie dzikie stunty. Jak najszybciej musimy tam dojść, bo zaraz umrę z pragnienia. Dobra. Zaraz dojdziemy razem. Co? O, jest nasz samochód. No jest nasze auto, tylko ten, szyba mi się ten otworzyła. Tak. Co? Co on robi? No wsiadasz. Aha, tu można wsiadać, tak? Dobra, Paweł, patrz, zaznaczę najbliższy sklep, gdzie jest. Dobra, zaznacz najbliższy sklep, ja ci zawiozę. Zawieź mnie.
Już? No, jedź. Gazu, gazu. Gazu, zaraz umrę. Ja już mam na czerwono ten pasek. Spokojnie, ja cię uratuję. Lucek, damy radę. Może się napiję bryzą morską. Co? No tu jest bryza morska. Jak bryza morska? O czym ty do mnie gadasz? No to znaczy, że... Ej, jest... zwierzę! Czekaj. Upomnij mnie. A! Uważaj! Nie, 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 tabletki! Ja ci mam tabletki! A! Dobra, innym razem zwierzę zabierzemy. Przepraszam, bo chciałem, wiesz, ten... zapolować. Samochodem! Ale... No stary, jest... tak też można. To nie jest Far Cry, ej. Przepraszam. No nie szkodzi. Już się nie gniewam. Poniosą mnie znowu. Ty, a dobra, co my zrobimy z tym mięsem? Mamy je gdzieś sprzedać, tak? W tej chatce, nie czy jak? Nie, nie mam żadnego pojęcia. Po co? Mięso to normalnie zbierasz i zjadasz. Ty, patrz! Boże, wyskoczył mi! Widziałeś to? Bozia ci wyskoczyła? No, no nie Bozia mi wyskoczyła, tylko normalnie zwierzę mi wyskoczyło. Poczekaj, zobacz. Pozbieramy mięso. Weź się zbierz. Gdzie ty jesteś? Tu jest. No mogę pozbierać. A, dobra, czyli nie ma synchronizacji do tego, gdzie leży zwierzę, dobra. Aha. No, no tak, ale tu gdzie chodzą, to chodzą. No, wiesz co, ten pasek na czerwono tam się zrobił. No. W aucie. Aha. Jest tak do połowy. No widzę, dojedziesz chyba. Nie, dojedziemy na spokojnie, nie przejmuj się ten. Naprawdę, ja jestem dobrym kierowcą, jestem misiem kierownicy. To znaczy, to jest bliżej niż to ci radar wyznaczył. Ten, bo to on tam wyznaczył, żeby dookoła jechać, no. Aha, dobra. Spokojnie, damy radę. Żadne zwierzę nam już nie wyskoczy, mam nadzieję. Mogliśmy szybszy samochód wziąć czy coś. Tak? No, była taka opcja. A poczekaj. Nie. Tak jest dobrze. Spokojnie, zobacz, tu mamy szybsze auto. Aha. Czekaj, muszę otworzyć, to też nasze. To też nasze. No. Ale po co ty z tyłu otwierałeś dodatkowo? Paweł, może był przeciąg. Kurde. Ale u niego kierowca. Dobra. Jakie dwie blondyny normalnie. Jak pani chciała zdawać, skoro usiadła pani na... Jezus Maria, wybili szybę. Poczekaj, bo tu trzeba... Muszę... Chwilę. Ty, a innych graczy można zabijać? Muszkietem? Muszkietem? Nie, lepiej nie zabijaj, bo będziemy mordercami. No. Nie można tego robić. Nie można polować na dobra, okej. Okay. Nie powinniśmy. Dobra, no próbuj ale... domknąć drzwi te, które... Ale hipotetycznie można by było spróbować. Okej, dobra. No Paweł, jedź, bo ja chcę pić. Chcę domknąć drzwi, stary, no nie mogę domknąć drzwi. Co tu nie robi ATM wina. W tym... A, to nie było, to były drzwi, dobra. Ale patrz, ile w ogóle drzew, to jest takie San Andreas, prawdziwe teraz. Nie? Zobacz jak fajnie. Ej, Paweł! No bo nie mogę, one są cały czas otwarte, stary. Ale Paweł, no, no przepraszam. Zepsułeś szklankę! Weź normalnie ten. No dobra, tutaj, już normalnie. Tutaj. No. Tutaj, Paweł, nie? Paweł, no... Czekaj, ja zaraz umrę z pragnienia. Mi już zdrowie no, ucieka, dawaj szybciej! Już, jedziemy, musiał po tabletki gonić. Nie mam tabletki w razie czego, wziąłem więcej. No dobra. Idź po tabletki. Ja, co ty gadasz? Ja chyba jeszcze jakieś mam, spokojnie. Tak? Dobra. Okej, okay, wow. Gdzie tu jest woda dobra. Jakaś? Chodź tu szybko, kupimy sobie umarłem coś do pitia. Umarłem z pragnienia, jak wyszedłem z samochodu. No Boże. Zdarza się, dobra, poczekaj. O, jest wodka. Water bottle. Poczekaj. Wodka jest? Jest. Orange juice. Czekaj, wezmę iced tea sobie też znowu. Albo nie, Coca-Cola. Nie, no ona jest droga strasznie. To wodka. Wezmę sobie, 400, wezmę sobie... O, sandwich. 10 sztuk. 4 stówy. Kupię sobie jeszcze kebaba chyba, wiesz? Kupuj, kurde. Gdzie jest kebab? O, ja kebab. 35, 10 sztuk. Ja kupuję, nie wiem, 20 kebabów. 21 kebabów kupię. Dobra, spoko. O, elegancko. O. Ty, bo mi zdrowie ucieka, zaraz znowu umrę. Chodź, spokojnie, tutaj jest, możemy jechać na ten, jak to się nazywa, na hunty. No. Na polowanie. Ty, ile ja muszę pić? Siadaj naszego nowego auta. Czekaj, Paweł. Ja muszę tutaj pić na zewnątrz, wiesz? O, wódka najwięcej gasi pragnienia, dobrze. Tak? No. Kebab zjem. Dobra, spoko. I jestem już. Dobra.
Paweł, bo musimy jechać na koniec odcinka już, wiesz? Tak? No. Ojej. Zatankuj furę i jedziemy. Nie no, po co tankować furę? Pojadę na koniec odcinka bez tankowania. No dobra. No. Tylko, że już w nocy to ciężko będzie polować, nic nie widać. Ale kurde, ojej, fajne są te lasy, tak. Mi się mega podobają. Nie, są super, naprawdę. Także co, tym sobie już kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, powołamy godzinka, hej. Na razie, hej.